To jest bardzo trudne pytanie. Ja bardzo lubię książki, które mają w sobie jakąś głębię, które zostawiają coś po sobie, ale które jednocześnie sprawiają, że w nich znikam. To znaczy, rzeczywiście lubię książki, które są bardzo dobrymi powieściami. I czytam, szukam takiej literatury. To są książki, które dla wielu z nas były znaczące. Ta, która się najczęściej powtarzała, od razu mogę powiedzieć, to było Mistrz Miałgorzata Bułhakowa, ale jest tam bardzo wiele książek, które właściwie być może już są nawet zapomniane albo nie są powszechnie znane, a jednocześnie są niezwykłe, ważne, wiele po sobie pozostawiają. Także ta lista będzie chyba bardzo dobrą inspiracją i to są takie pewne tytuły. Bardzo trudno jest powiedzieć, jaka jest moja ulubiona książka, ale jedną z książek, które były dla mnie najważniejsze i które najbardziej zapamiętałam, jest książka Johna Steinbecka Na wschód od Edenu. To nie jest jej oryginalna okładka, dlatego że moja książka jest zaczytana. Jeszcze należała, moja mama wcześniej ją czytała, została wydana w 1962 roku, więc jest bardzo stara. To jest książka, w której jest właściwie wszystko. Ona mówi bardzo wiele o ludzkiej naturze, o takiej walce dobra ze złem w każdym człowieku, o tym, czym jest dziedzictwo. Opowiada o relacji ojca i syna, ojca i synów, o konfliktach między rodzeństwem. A poza tym jest to bardzo piękna książka o nadziei. I genialnie się ją czyta. To znaczy, kiedy tę książkę się zaczyna czytać, to właściwie jej się nie odkłada, chyba że trzeba iść spać. Także bardzo polecam, tym bardziej, że to jest książka trochę zapomniana, więc warto sobie o niej przypomnieć.